Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Sommer, jestem redaktorem Najwyższego Czasu i chciałbym przedstawić parę refleksji, zmieszczę się, obiecuję, w czasie, na temat stosunku polskich dziennikarzy do Polonii, do Polaków mieszkających za granicą. No myślę, że jestem właściwą osobą do wystawienia takiej oceny z tego powodu, że od 25 lat prowadzę jedno z polskich mediów, też dosyć często jeżdżę za granicę, a także mam własnych korespondentów gdzieniegdzie, którzy także w środowiskach polskich w jakiś sposób funkcjonują czy pracują. I otóż moja refleksja po tych wszystkich latach jest z jednej strony smutna, z drugiej optymistyczna. Otóż mam wrażenie, że przez ostatnie 20 lat dziennikarze z Polski, ci z tych mediów mainstreamowych, krótko mówiąc z Polonią, z Polakami zagranicy, nie tylko nie chcieli mieć nic wspólnego, ale wręcz z nimi walczyli. Można by wymieniać takie ekstremalne przypadki, jak słynna historia sprzed 12 lat. W 2004 roku wylądował w Urugwaju pan Mikołaj Lizut, prominentny dziennikarz, do dziś kierujący jedną z rozgłośni radiowych, który pojechał, żeby zrobić prowokację wobec wpływowego działacza Polonii, pana Kobylańskiego. Można oczywiście oceniać pana Kobylańskiego jak się chce, niemniej jednak no, historia nie znała takich wcześniej przypadków, chyba że w wymiarze jakichś prowokacji sowieckich, żeby czołowa polska gazeta wysyłała prowokatora, krótko mówiąc, żeby rozpracował przedstawiciela Polonii. Wywołało to mały huk, wywołało to potem lawinę procesów. Procesy te wytoczone największym ówcześnie polskim dziennikarzom, takim jak Michnik, Gauden, Wróblewski, Gugała, zakończyły się zdumiewającym wynikiem. Otóż wszystkie zostały przedawnione. Innymi słowy, ten człowiek, który został no, przez te media opluty, próbował dojść w Polsce sprawiedliwości, wydatkował na to spore środki nawet. W sprawie głowę ukręcono. Przez 10 lat polski sąd nie był w stanie wypowiedzieć się w tej sprawie, mimo że z całą pewnością akurat w kwestii tego szmalcownictwa ten nieszczęsny Kobylański był po prostu pomówiony. Ale to jest ekstremalny przypadek. Natomiast cała skala szarości pokazuje, że w wielu innych jakby krajach, w wielu innych sferach mniej więcej wyglądało to w taki sam sposób. Z czego to wynikało? No, wynikało to oczywiście z tego, że kontynuowano tradycję PRL-owską, a w tradycji PRL-owskiej przedstawiciele Polonii, a zwłaszcza emigranci polityczni, no, byli z siłą rzeczy jakby sferą niechcianą, sferą, której próbowano zamknąć usta. Polska w 1989 roku niby odzyskała niepodległość, ale ta tradycja traktowania w ten sposób Polonii, Polaków za granicą przetrwała. Na szczęście teraz powoli coś się zaczyna zmieniać. Może to wynikać z dwóch rzeczy przede wszystkim. Przede wszystkim z tego, że jednak jakby to centrum medialne się troszeczkę zmieniło, a z drugiej strony, że nowa grupa Polaków z dużym doświadczeniem życia w Polsce wyjechała za granicę i no, tych ludzi, krótko mówiąc, nawet tym mediom, kiedyś nazywanym, które były kiedyś nazywane mainstreamowymi, no, trudno ignorować. Chodzi o tych słynnych Polaków w Londynie, Polaków w Niemczech, Polaków we Francji, ale także w mniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych. Nie można było im jakby opowiadać takich rzeczy, jak opowiadano Polonii. Nie można było o nich w taki sposób opowiadać, dlatego bo oni wyjechali rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu i oni nawet osobiście znają tych dziennikarzy, więc krótko mówiąc nie dadzą się tak opluwać, jak to było wcześniej. Z drugiej strony wyrastają takie jednostki, które są z jednej strony, nazwijmy to dziennikarzami polsko-amerykańskimi, albo amerykańsko-polskimi, czy polsko-niemieckimi, czy niemiecko-polskimi. Tak? No mamy słynnego pana Maxa Kolonko w Stanach Zjednoczonych, który będąc
producentem amerykańskim i dziennikarzem amerykańskim, jednocześnie sprzedaje swój content na Polskę w jakiś sposób, nawet miał kandydować przecież na prezesa telewizji, do czego ostatecznie nie doszło. W każdym razie jego obraz Polonii, jego obraz sytuacji Polaków jest już zupełnie inny niż ten obraz przedstawiany przez tych panów Michnika, Gaudena, Wróblewskiego, Gugałę. Mamy wreszcie takie wyjątki, jak modny w niektórych mediach ostatnio Matthew Tyrmand, tak, który z kolei jest dziennikarzem, znaczy funkcjonuje też jako dziennikarz, nie znając języka polskiego, a z bardzo wielkim zapałem przedstawia polską rację stanu, oczywiście w swoim rozumieniu, ale jest to rozumienie dużo lepsze niż kiedykolwiek mieli ci panowie, o których wspomniałem wyżej, którzy kreowali te stosunki jakby między Polonią a polskim światem dziennikarskim. Oprócz tego wydaje się, że skończyła się epoka przenikania tych uprzedzonych do Polonii dziennikarzy do dyplomacji, bo wymieniłem tu parę nazwisk, ale w tym procesie przeciwko Kobylańskiemu był jeszcze oskarżony nieżyjący już Passent, a przypomnijmy, że Passent był ambasadorem w Limie, Gugała był ambasadorem też w Ameryce Południowej. Inna oskarżona osoba, pani Sznepfowa, była z kolei żoną ambasadora, który najpierw był w Ameryce Południowej, potem był w Hiszpanii, potem był w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, dochodziło do takiej paradoksalnej sytuacji, że ten świat dziennikarski, który no, miał takie ostre, delikatnie mówiąc, nastawienie do Polonii, jednocześnie był przedstawicielem państwa polskiego wobec tych ludzi, do których miał aż tak duży dystans, delikatnie to nazywając. Teraz mam nadzieję, że to się powoli kończy. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że jeśli przedstawiciele świata dziennikarskiego znowu będą trafiać do dyplomacji, to już to będą jakby przedstawiciele innego świata dziennikarskiego, nie tego oskarżającego, tego czasem nawet poniżającego tych Polaków za granicą, bo przecież czytając jeszcze 10-15 lat temu te artykuły o Polonii, to miało się wrażenie, że to w Polonii chodzi tylko i wyłącznie o jakieś tańce ludowe. Także no, dochodzi do pewnej zmiany. Dokąd ona zaprowadzi, trudno powiedzieć. No tu słyszałem te krytyczne słowa wypowiedziane wobec partyzanta wolnego słowa. Mam nadzieję, że wynika to tylko z jakichś tam wewnętrznych animozji, a sytuacja się unormuje i dojdzie do tego, że ten przekaz pomiędzy Polakami za granicą, a Polakami w kraju będzie właściwie totalnie zrównoważony. To pytania to... Znaczy służby służbami, natomiast ta historia ekstremalna, ta historia ekstremalna, o której opowiadałem, która dotknęła pana Kobylańskiego, to była historia jednak w pewnym stopniu prywatna. To nie była historia służbowa, to była sprawa zorganizowana przez jedną z polskich gazet, czy w cudzysłowie polskich. W każdym razie konkludując, świat dziennikarski wydaje mi się, że w tej chwili poprzez dojście jakby nowego pokolenia Polaków, znaczy wyjście nowego pokolenia Polaków za granicę, ma lepsze rozeznanie, jak naprawdę wygląda Polonia i myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy to, co powiedział profesor Chodakiewicz, ten fakt, że Polak jest za granicą, czy jest w kraju, w sensie odbioru medialnego i przekazu medialnego nie będzie miał już znaczenia. Dziękuję bardzo. Czekaj, ja tylko wezmę, bo ja zostawiłem sobie ten folder.